Tożsamość człowieka nie jest oczywista. Jest procesem trwającym w sposób ciągły od narodzin do śmierci. Staje się zadaniem, wyzwaniem, wyrobem, konstrukcją. Pani dr Anna Biela z Wrocławia jest jedną z bardziej interesujących malarek tego pokolenia pochodzących z tego pięknego miasta. W malarstwie odnoszę się do własnej tożsamości. Badam jej oblicza. Wystawa, którą prezentujemy w Dworze Karwacjanów, a którą prezentujemy w dwóch salach wystawowych, ponieważ jest to wystawa dość spora, traktuje o problemie tożsamości. Inspirują mnie motywy związane z identyfikacją osobistą, gdyż one kształtują obiektywny obraz w życiu codziennym. Przygoda z identyfikacją była próbą odkrycia właściwego kierunku i formy. W wyniku moich przemyśleń powstały monotypie o wąskiej gamie kolorystycznej. I bardzo intrygujący jest tytuł tej wystawy, Tysiące zmysł. Dlaczego dziesiąty? Wszyscy wiemy, że tych zmysłów nie ma. Otóż jest to bardzo przewrotne. To jest ten zmysł, którego nie potrafimy nazwać. Coś w rodzaju przeczucia, intuicji. Treścią zawartą w moich pracach nawiązałam do autoportretów, linii papilarnych i danych z dokumentów tożsamości. Panią Annę Bielę zaprosiliśmy po raz pierwszy do Gorlice i nie jest to tylko i wyłącznie moja zasługa, ale przypuszczam, że i Rady Programowej, która wyróżniła tą ofertę spośród innych kilkunastu ofert, które zawsze mamy w danym roku kalendarzowym. Mówię już nie tylko o tożsamości, ale o tożsamościach. A liczba mnoga ma odzwierciedlać fakt, że współczesny człowiek posiada ich wiele. Mając na uwadze bogaty dorobek wystawienniczy pani Anny Bieli, myślę, że przed nią wystawy w najpotężniejszych salach wystawowych świata. Myślimy, że na pewno to będą galerie w Niemczech, ale również za oceanem, gdzie tam wiele była. Mam nadzieję, że również wróci do naszej galerii. Serdecznie zapraszam. W tych okolicznościach artystyczno-badawcza refleksja nad tożsamością stała się szczególnym wyzwaniem.